Siemaneczko, ja jestem Pepol. Dzisiaj zabiorę Was do kolejnego opuszczonego domu. Dzisiaj znalazłem coś takiego. W tej chwili znajdujemy się w szklarni, która łączy się z wejściem do domu. Za chwilę Was tam zabiorę. Kacper, Melchior i Baltazar. Ostatni raz trzej królowie byli tutaj w 1999. Czyli kupę czasu. Tu mamy jakąś lodówkę starą. Sharon. Wejdziemy teraz do środka. Co my tu mamy? Stara szafa z czasu PRL-u. Czy coś jest w środku? Zaraz zobaczymy. Zerknijmy najpierw, co znajduje się na szafie. Kilka lamp. Sprawdzimy jeszcze, czy zostało coś ciekawego w szafie. Widać spodnie robocze. Dwa kufle do piwka. Z takich kufli kiedyś piło się browarka. Myślę, że jeszcze u niejednego w domu znajdą się takie kufelki. Dobra. Tutaj jakieś łóżko. Kosa. Sekundka przerwy. Nie wiem, jak stary jest ten dom. Jest tutaj na pewno dużo wilgoci i grzyba. Dlatego akurat te maseczki są odpowiednie. Założę też rękawiczki. Tak, w końcu zainwestowałem w rękawiczki. 5 zł. Jeszcze tylko latarka i możemy iść dalej. Nowa latarka, nowy zakup. Zobaczymy, czy będzie warty tego. Ale mam nadzieję, że będzie lepsze oświetlenie niż w ostatnim nagraniu. Dobra, lecimy. Nie będziemy gadać tutaj.
rękawiczki. I lecimy dalej. Tu mamy poddasze, ale je sobie zostawimy na sam koniec. Jest też piwnica. Ale czy tam będzie warto wchodzić? Zobaczymy później. O, tu być może była kuchnia, najprawdopodobniej. Jest piecyk. Tak, jest piecyk kaflowy. Tak jest. Tutaj była kuchnia. Co my to mamy? Dzbanuszek. Made in Poland. Ciekawi mnie ta piwnica. Nie wiem, czy nie zacząć od niej. Dobra, złazimy na dół. O. Trzymano tutaj węgiel. A tam co za dziura? Nie wiem, czemu miało służyć. Czemu miała służyć ta dziura, te pomieszczenie? Ale jest tu chłodno. Być może miała zastąpić ziemniankę. Idziemy na dół. Wow. Kilka słoików zostało. Coś martwego jest, czy mi się wydaje? Tak, to są zwłoki kota. Niech spoczywa. Zwłoki kota. Wyjście na zewnątrz. Tędy nie będę wychodził na pewno. Zbyt ciasno. Dobra, idziemy dalej. A tu co mamy? Kręgosłup. Nie wiem jakiego zwierzaka. Być może również kota. Tu jest jeszcze jedno pomieszczenie. Nie sądziłem. O, to jakiś warsztat. Wow. Schodek. Dotarliśmy do warsztatu. Świetnie wyglądają takie zadrwiałe klucze. Pilnik, kilka młotków. Smarowniczka.
tej najprawdopodobniej był garaż. Tak jest. Ole pajęczyny. O, i saneczki się znalazły. Niestety w Polsce coraz mniejszy śnieg, także najprawdopodobniej już nikt ich nie wykorzysta tutaj. Jakieś maszyny rolnicze. Stara żeliwna wanna. I deski. Czy jest tu coś ciekawego jeszcze? Dobra. Idziemy na górę. Nie sądziłem, że wchodząc do tej dziury, tyle ciekawych rzeczy tutaj będzie. Wychodzimy. Strasznie nisko tutaj. Być może metr. Przypominam, że ja mam 1,82 m. Także niełatwo się tu będzie chodziło. Dobra. W końcu udało się wyjść. I lecimy dalej. O. Na samym wejściu do kuchni stary, zabytkowy kredens. Już od bardzo dawna takich nie robią. Chyba niemiecki, bo tutaj widzę niemieckie napisy. O. Tu mamy mąka. Salz, czyli sól. Pieprz. To nie wiem. Zimt, to jest cynamon. Ciekawe, czy coś jest w środku. Zamiast cynamonu jest nitka i igła. A zamiast mąki korki. Sprawdzimy, co jest zamiast soli. Śrubki. Nieważne. Ważne, że półeczki, szuflady znalazły zastosowanie. Jest też troszkę kluczy. Klucz francuski. Majzel. I piłka ręczna do drzewa. Tutaj też kilka rzeczy. A za kredensem kilof. Już niestety zniszczony. Łóżko. Ostatnie łóżko, które wam pokazywałem, nie wiem czy pamiętacie, było całe ze słomy. Tutaj już są materace, także już nie jest tak źle. Obrazki święte. Misiek zablokowany pomiędzy szybami. Chciałem nakarmić tego pajączka, ale nie udało się. Może później. Fotel, czapka byłego właściciela. O, stara szafa, pewnie też już zabytkowa.
co za sprzęt? Nie mam pojęcia. Jeśli ktoś wie, co to za sprzęt, do czego służył, proszę piszcie w komentarzach. Chyba nie jest ręczna pralka. Na pewno nie. Co to za kluczyk? Nie wiem, ale bardzo ładny. O, do rozciągania butów. Co mamy? O proszę, jeszcze stary kaset, nie wierzę. Wiecie, co to za kaseta? Przyznam się, że również słuchałem Leroya, zwłaszcza w momencie, gdy był na szczycie popularności. Za sprawą wydanej w 1995 roku płyty album sprzedanej w nakładzie przekraczających 500 tysięcy egzemplarzy, Leroy osiągnął największy sukces komercyjny w historii polskiego hip-hopu. Wow. Teksty niecenzurowane. Leroy, Bafangu. Mamy tutaj jeszcze inne kasety. Takie jak Kapitan Jack, DJ Bobo. Wow. O, jest i Zero. Pewnie każdy z was pamięta Banie u Cygana. No to właśnie oni nagrali. Co tutaj jest? Dariusz Michalczewski, Tiger Hits. Bardzo ciekawe. Sprawdzimy, co dalej tutaj mamy. Tu jest kilka zdjęć rodzinnych. I wiele innych zdjęć jeszcze jest tutaj. My tu mamy jeszcze. Obrazek, Jezus ukrzyżowany. Kalendarz z 2000 roku, zobaczcie. Kilka ubrań, gazety. Wiewiórka. Tu mamy jakieś papiery. Co tu mamy? Indeks.
najprawdopodobniej plan domu. Nie widać tego. Być może nawet tego domu. Kalendarz 1993. Papiery. Co to się ma? Ej! Zobaczcie to! O nie! Banknoty z czasu PRL-u. Wow! Ale świetne znalezisko. Wow! Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Takie banknoty to kawał historii. Naprawdę. 10 tysięcy. 2 tysiące. Te 2 tysiące to wiem, że rzadkie jest. Co tu mamy jeszcze? Na kopercie jest napisane wpłaty. Ewidentnie ktoś na coś odkładał tu. O kurde! Mamy jeszcze 50 tysięcy. Wow, ale znalezisko. Przepiękne banknoty. Muszę wam je pokazać z bliska. 50 tysięcy. 2000, 10 tysięcy. 10 tysięcy to chyba teraz złotówka, chyba taka wartość, taki przelicznik był. Wow. Naprawdę świetne znalezisko. Teraz trzeba będzie to wszystko posprzątać. Adresy są podane, także idziemy dalej. Ciekawe, czy zostały jakieś ciuchy. Tu jest pusto, widzę jedynie bardzo stare zdjęcie. Dzieciak bawiący się z pieskiem. Mamy tu coś jeszcze na górze. Jan Paweł II. Papier toaletowy w tych czasach na wagę złota. Tutaj jeszcze jest kilka mebli. Zdjęcia. Jeszcze raz rzut okiem na kasety. Mamy tutaj też stary telefon taki. Bardzo fajny. Numer się wykręcało w ten sposób.
Trochę to trwało. Muszę przyznać. Lecimy teraz zobaczyć strych. W piwnicy już byliśmy. No i czas na strych. A tutaj jakieś stare telewizory leżą. Pewnie rubiny. Nie widać nic. Lodówka Polara. Sprawdzimy. O, jeszcze została woda mineralna. Muszynianka. I czas na strych. Zapraszam Was. Strych też wypełniony skarbami. Mały wózek dziecięcy. Jeszcze w dość dobrym stanie. Tak wygląda na zewnątrz. Idziemy dalej. A co to jest? Wygląda jak klatka dla jakiegoś gryzonia. I pewnie tak było kiedyś. Co to jest? Wow! Nie wiem co to, ale bardzo mi się podoba. O, tu to widać ładnie. Co to może być? Do rozpalania? Bardzo fajny przedmiot. O. Takie krzesełko stosowano w momentach, kiedy ktoś już nie domaga i nie jest w stanie sam iść do toalety. Pod spodem stawiało się wiaderko i ktoś po prostu mógł załatwić swoją potrzebę. Nie wiem, czy to nie jest homonto. Chyba tak to się nazywa. Dla koników. Tutaj jest więcej tego. Wow. No i mamy rowerek. Ale fajny. Dziecięcy. Scott. Bardzo ładny. Jeszcze różowy kolor. Ewidentnie jeździła nim dziewczynka. A tu mamy podobny sprzęt, co znalazłem wcześniej troszeczkę. Tutaj ul. Już nieaktywny.
tu coś mamy ciekawego jeszcze. Idziemy zobaczyć. Szpile do spawania. Co to jest? Nie wiem. W tym miejscu zakończę eksplorację. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się znów za tydzień. Na razie, ja lecę.